Teraz, kiedy zakończyliśmy już zwiedzanie gołębników pana Hansa. Ale kann ich nicht erzählen, was es wird mir übermorgen noch sitzen. Tutaj właśnie pan Hans coś zada pytanie, zaraz Manfred nam przetłumaczy, ale my się zapytamy pana Hansa Hirna, jak długo już się zajmuje gołębiami, czy to jest tak, że jego rodzice, dziadek, babcia, może jak się nazywa ojciec, bracia, ktoś z rodziny się zajmuje gołębiami, czy to po prostu on sam tylko się zajmuje i od kiedy? Wann hast du angefangen mit die Taube? Mit dem, also ich bin 1962. W 62 roku aktives Mitglied im Taubenverein geworden, im Brieftaubenverband. W 62 roku zaczął lotować. Bin auch jetzt im Januar geehrt worden für 50-jähriges Verbandsmitglied. Verbandsmitglied, ja. Czyli ma już ponad 50 lat przynależności do związku. Urkunde oder eine Nadel oder so. Został oznaczony przez niemiecki związek jakimś tam. Dyplomem z długolecie jest członkostwa związku. Tak. Bringt er das ungeschnitten in seinem Dings dann, oder? Normalerweise nein. Das ist eine Verbandsehrennadel für 50-jährige Verbandszugehörigkeit. Hans za 50-lecie przynależności do związku został upominkiem jakimś tam... Nagrodą. Nagrodzony. A te gołębie on sam zaczął hodować, czy po prostu ojciec jego miał, czy to jest tradycja rodzinna? Familię waszą? Nie, nikt nie był hodowcą, nikt nie zajmował się gołębiami. Ale ich war immer verrückt nach Tauben. Ale od urodzenia był zwariowany na punkcie gołębi. Und damals war es noch sehr schwierig, wir mussten mit dem Gummiring, hier vorne war mein Elternhaus, mussten wir mit dem Gummiring, mit dem Fahrrad nach Schneidenbach fahren, um zu konstatieren. Na początku musiał na rowerze jeździć z obrączkami gumowymi do zegara, który znajdował się w Schneidenbach. Wie viele Kilometer ist das? 3 kilometer. 3 kilometry na rowerze. Ich konnte mir keine Uhr kaufen, es war nicht möglich. Było ciężko, nie było pieniędzy, nie mógł sobie pozwolić na kupno zegara. Czyli przepraszam, to oprócz sportu gęberskiego trenował kolarstwo, można powiedzieć. Przy okazji. Przy okazji. Und dann hat sich der Taubensport bei mir eben so entwickelt und die ersten guten Erfolge waren 1973. Pierwsze takie znaczące sukcesy przyszły w roku 73. Da hatten wir 1972 in Belgien bei Victor Fabry. W 72 roku u Wiktora Fabry kupił tam dwa gołębie. Ein Vogel und ein Weibchen. Samca i samiczkę. Das war sofort ein gutes Paar. I to była natychmiastowo bardzo dobra para rozpłodowa. Und da ging die ganze Geschichte dann los. I rok później już zaczęły się dobre wyniki. 1976 waren wir da, also wir waren dann mit den Jungtauben in 73 Jungtaubenmeister. W 73 na młode został mistrzem. Und in 1976 war ich zum ersten Mal RV-Meister. W 76 był pierwszy raz mistrzem oddziału. Und dann ging die Geschichte immer weiter. Ich, allerdings muss ich sagen, ich habe dann aus beruflichen Gründen musste ich dann nach Cham. Z powodów zawodowych praca musiał do Kamen dojeżdżać. Kamen? Cham. Cham. Das ist im bayerischen Wald. Wie weit ist das von hier? 70-80 Kilometer. 80 Kilometer musiał do pracy dojeżdżać. Und dann habe ich dort einen Taubenschlag gebaut und auch mit Tauben gereist. I tam, na miejscu, czyli 80 km stąd, był tak zwariowany, że zbudował tam sobie gołębie. Auch sofort sehr gut gereist. Od razu też bardzo dobrze tam lotował. Dann haben wir 1982 hier dieses Haus gebaut. W 82 roku wybudowali ten dom. Sind 1984 eingezogen. W 84 sprowadzili się tutaj. Und seitdem reise ich hier mit Tauben. Od tego czasu lotuję gołębiami tutaj. Und der schlechteste Platz in der RV, seit ich hier reise, war der dritte. I, czyli od 84 roku najgorsze miejsce, które osiągnął, to było trzecie. Und wir haben hier, nur hier im Haus, in
Czego 30 Jahren, 251 mal den ersten Konkurs. Czyli tu z domów 29 lat, 251 razy pierwszy konkurs tutaj z domu. Und es hat mich immer besonders gute Tauben interessiert. Nicht wie die ausgesehen haben, das war für mich immer vollkommen egal. Od zawsze interesowało mnie tylko dobre gołębie. Mich interessiert nur Tauben, die richtig gut in der Preisliste sich platzieren konnten. Interesują go tylko te, które w czołówce listy konkursowej plasują. Das ist auch heute noch das Ziel, was ich immer verfolge. Nur gute Tauben. To jest zawsze tylko jego cel. Szybkie, czołowe, szpicowe gołębie. Ob die ein dunkles, ein helles Auge haben, ob... Czy gołąb ma jasne, czy ciemne oko? Ob die den Schwanz nach oben stellen oder nach unten senken? Czy ogon ciągnie w dół, czy w górę? Ob der Flügel so oder so aussieht. Czy skrzydło wygląda tak, czy siak? Es ist vollkommen egal und es gibt immer Tauben. Nie ma znaczenia. Die sehen so und so und so aus. Nie ma reguły. Und wichtig ist nur immer eines... Dass sie richtig gut fliegen können. Najważniejsze, żeby das ist das, was mich interessiert. Und sonst interessiert mich nichts. Reszta nie interesuje. Ja. Und somit haben sich auch der Bestand sich auf über die Jahre einfach so entwickelt. I tak się ten jego stan posiadania rozwijał. Und wenn auch noch viel über Nationale 1 von Karl Schellens gesprochen wird, dass das eine besondere Taube war, das weiß ich selber sehr gut. Tak jak rozmawiał z Schellensem, Nacional 1 był szczególnie dobry gołąb. Aber es ist trotzdem Vergangenheit. 28 Jahre zurück. Niestety to już jest historia, 28 lat. Wo Nacional 1 den ersten von Bursch geflogen hat. Gdzie Nacional 1 pierwszy narodowy z Bursch wylał. Und wir müssen in der heutigen Zeit leben. Wir müssen heute sehen, welche sind heute richtig gute Tauben. Und das ist das, was mich interessiert. Na dzisiaj mamy inne czasy i tamto jest historią. To, co dzisiaj interesuje. Dobre, szybkie gołębie. Ich hatte dann sicherlich... Taubensport ist auch eine große Glückssache. Also das ist nun mal so. Man kann es fajna, immer, pozytywna sprawa. Szczęście zajmować się gołębiami. Man kann es immer ein bisschen steuern. Aber letztendlich... ist das Glück wohl immer mit wichtig. Aber man muss dazu sagen, Glück hat am Ende doch nur der Tüchtige, wer fleißig ist. Wer fleißig ist, hat auch Glück dabei. Naturalnie szczęście jest też potrzebne, ale to szczęściu sprzyja pracowitość hodowcy. Tutaj, przepraszam, że przerwę. Tutaj pan wspomniał lata tutaj od 1984 roku, w tym RV numer go znamy, to jest DRV 2887. A ilu tutaj hodowców jest? Wie viel Züchter ist bei dir in RV? Ja, nicht mehr so viel. Obo. Gemeldete Mitglieder sind noch 60, aber gereist haben jetzt im letzten Jahr noch w tej chwili vielleicht 30. Ja. 60 jest członków, ale aktywnych jest. Mach mal kurz Schluss. Dalej kontynuując, pan Hans przyniósł taki wykaz. Od roku 2010 jest prowadzone Mistrzostwo Bawarii. Ich muss jetzt diesmal besonnen nicht sagen. Es ist natürlich immer so, jeder denkt, er ist der Beste. Każdy myśli, że jest najlepszy. Für mich zählen aber Fakten. Dla niego liczą się fakty. Und in vier Jahren, 2010, 11, 12 und 13, od hat man jetzt viermal, lat, jak to mistrzostwo jest prowadzone, war ich viermal był geehrt worden, nagradzany, und dreimal in die ersten 10. Trzy razy w pierwszej dziesiątce. Und ich war der Erste, der sich in Bayern bayerischer Meister nennen durfte. Weil ich gleich im ersten Jahr der erste bayerische Meister war. Od razu był mistrzem Bawarii. Aber du hast gesagt, niemand ist in die vier Jahre in die... Viermal geehrt worden, nur ich. Nikt. Und auch keiner war dreimal in die ersten 10, nur ich. Nikt nie był oprócz niego. On jest przez wszystkie 4 lata co najmniej w pierwszej dziesiątce. Nikt inny nie był nawet 3 razy w pierwszej dziesiątce. Pokażmy może, jak to broszura wygląda.
Das ist die Liste von 2000. Zobaczmy, jak wygląda. Z ubiegłego roku. To mamy 10. Mistrzostwo Bawarii było na 10. miejscu. Tak. 38 konkursów. Und auch mit das drittbeste Weibchen. Trzecią najlepszą samicę Bawarii. Z kim trzecia tu jest? Wie viel Züchter ist in ganze Bayern? Ungefähr vielleicht 3000-3500. Regionalverband Nummer. Bawarii jest około 3500 hodowców. Tu za tą trzecią najlepszą samicę widzę, jest to taka ta tabliczka właśnie poświęcona, ta na szkle wykonany puchar tak jakby. To co nam pokazywał pan. Generalnie te puchary to jest dla niego problem, bo w piwnicy leży tego na tony. In der Transportgemeinschaft, bei 4 EV'en, ja? 4 oddziały mają wspólny transport, mają wspólny transport, wspólne wypuszczenie. Da gibt es, ich sage jetzt mal, 10 Meisterschaften. 5 Meisterschaften und 5 mal beste Tauben. Jest 5 mistrzostw i 5 kategorii najlepszych lotników. Da waren wir vierter Meister, soll ich das unterlegen? Czwarty mistrz. Mistrzostwa tego transportu, tak jakby. Tak. Ja. Vierter Meister. Później trzy pierwsze pozycje Hansa Hirna i Otto jest jeszcze. Dritter Meister mit Leibchen. Man muss dazu sagen, von den 10 Meisterschaften sind wir 7 mal Erster. Tych 10 mistrzostw, o których przed chwilą wspomniałem, on jest 7 razy na pierwszym miejscu. Und da geht es nicht, nicht drum. Tu nie ma Hirn André, jakiś Hirn Hans familii. Ja. Es geht hier nicht um viele Tauben zu haben. Du musst 15 Tauben vor der Reise bestimmen. 15. Mistrzostwo polega na wytypowaniu 15 gołębi przed sezonem. Und mit diesen 15 Tauben kannst du diese Meisterschaft machen. I tylko tą 15 gra się o to mistrzostwo. No, einmal vor dem ersten Flug, ja? Przed pierwszym lotem 15 musi być wytypowana. Und wie gesagt, bei der Meisterschaft sind wir Vierter, bei den Weibchen sind wir Dritter, bei den Männchenmeisterschaft sind wir Erster, mein Bruder sogar Zweiter und mein Sohn ist sogar Dritter. Pierwsza drużyna jego pierwsza, brat na drugim miejscu i syn na trzecim miejscu. Bei den Jährigen sind wir Erster. W rocznych na pierwszym. Unser Sohn Dritter. Syn na trzecim. Beste Männchen. Erste und zweite. Najlepszy samczyk, pierwszy i drugi. Bestes Weibchen, erste, dritte, vierte. Najlepsza samica, pierwsza, trzecia, czwarta. Bei den besten Weibchen, jährigen Weibchen, wieder die beste. Roczna samiczka, pierwsza. André hätte da die vierte, aber jetzt mal. Syn czwartą. Und bei den Jungtauben. I z młodych. Wir sind erste. André ist dritter. Pierwsze miejsce, syn trzecie. Und da gibt es noch einen Kreispokal. Da sind wir erster. Aber das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Das habe ich auch bei diesen 10 Meisterschaften ist der nicht mit dabei. Also kriegt in jeder RV der Beste kriegt dann Pokal. Trochę skomplikowane to ten puchar okręgowy jest na wo bist du Erste? Ja, in der RV ist Erster. Also jede RV ist einmal da als Erster. Ne? Czy też pan Hans nam opowiadał o mistrzostwach, ale powiedzmy też jeszcze o tych sukcesach, które zdobywa. Jaką metodą lutuje? Deine Reisemethode. Reisemethode an sich ist totale Witwerschaft. Totalne wdowieństwo, czyli i samce, i samiczki są. Es müssen Vögel und Weibchen mit in Korb. Oboje partnerzy są na locie wysyłani. Bevor die Wettflüge losgehen, werden die Tauben sehr intensiv trainiert. Przed rozpoczęciem sezonu są te gołębie mocno trenowane. Wenn der erste Preisflug vorbei ist, werden unter der Woche die Tauben nicht mehr weggefahren. Już po pierwszym locie konkursowym te gołębie są nigdy nie są więcej wywożone na żaden trening. Und die werden auch unter der Woche nie gezeigt.
Es gibt es nicht. Nigdy nie są pokazywane ani w tygodniu, ani w dniu wkładania. Partnerzy nie są pokazywani. Die werden am Wochenende eingekoppt. Und wenn sie nach Hause kommen, dann landen sie hier, dann gehen sie rein. Dann müssen sie warten, bis die meisten Damen zurück sind. Und dann dürfen die erst nach einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde erst in die Schläge rein, in die Abteile. Vorher nicht. W momencie, kiedy przychodzą z lotu, nie są... wchodzą na korytarz, to co filmowaliśmy, i przez pół godziny do 45 minut przebywają tylko w korytarzu. Razem. Razem, dopiero później są rozsuwane drzwi i są wpuszczane do celu. Vor dem Einkorben zeige ich keine Weibchen oder so etwas, mache ich nicht. Przed wkładaniem nie są nigdy pokazywane. Wir haben in der Vergangenheit mehr als 10 Jahre nur einmal am Tag trainiert und nur einmal am Tag gefüttert. W przeszłości jego lotniki były tylko i wyłącznie raz dziennie karmione i raz dziennie trenowane. Jetzt im letzten Jahr habe ich wieder w ubiegłym roku zweimal fliegen lassen und auch so ungefähr zweimal gefüttert. Dwa razy były karmione i dwa razy oblatywane, ale to tylko dlatego, że po prostu on już na emeryturze i ma trochę więcej czasu dla niego. Wobei den Weibchen die Hauptfütterung immer am Abend stattfindet. U samic zawsze wieczorem karmienie się odbywało. Und ich habe den ganzen Sommer kein einziges Ei von den Weibchen. I przez cały sezon lotowy dzięki temu samiczki praktycznie nie zniosły ani jednego jajka. Ja, dann gibt es unser Fütterungssystem. Das ist vor 30 Jahren habe ich das entwickelt und das füttere ich heute noch genauso wie praktisch vor 30 Jahren. Meinst du die drei Phasen oder das? Die drei Phasen zusammen praktycznie mit dem Weibchenfutter. Od 30 lat lotuje na tej samej karmie. Das ist von mir entwickelt worden, kein anderer. To jest karma z Versillagi, którą on skomponował. To się nazywa Hirn 1, 2 i 3. To tak zwana karma trzyfazowa. Und wir haben auch dann, also eine Kleinigkeit, 1993 habe ich noch dieses Weibchenfutter dazu entwickelt. W 93 roku karmę dla samic skomponował i od tego czasu samiczki, to znaczy samce są trzyfazowo karmione, a samiczki to się nazywa mieszanka dla samic. Samice są inną mieszanką karmioną. A korzysta z innych produktów, dodatków, jakich firm? Byprodukt. Ja gut, die stehen im Prinzip alle im Futterplan, da kann man ja dann was mitgeben, das kann man ja... Wszystko jest napisane w programie, który jest między innymi wydrukowany też po polsku. Możemy to... Na stronie internetowej też ma ten program? Hast du das auch in der Internetseite? Steht auch im Internet, allerdings auf Deutsch, aber das ist kein Problem. Können wir dann nochmal drüber reden. Ne? Adres strony internetowej podamy u nas też przy filmie, także każdy z hodowców, który będzie chciał się z tym zapoznać, to będzie mógł o tym powiedzieć. Czy jeszcze możemy zadać takie pytanie, jak młodym hodowcom rozpoczynającym przygodę ze sportem gołębiarskim, co by radził? Na co zwrócić uwagę szczególną? Taki najważniejszy błąd, który możemy popełniali. Was kannst du speziell sagen? Po tylu latach doświadczenia oczywiście. Was kann man speziell sagen? Dass man Geduld braucht. Ja? Potrzeba cierpliwości. Und die meisten jungen Züchter denken heute, wenn sie mit dem Damensport beginnen, denken sie schon morgen an das Geld, was sie verdienen. Und das ist verkehrt. Większość młodych hodowców myśli w ten sposób, że pieniądze zainwestowane i ile się zarobi praktycznie już jutro. Ile można z tego zarobić? Ich kenne also hier bei uns in Deutschland verschiedene junge Züchter. On zna tutaj w Niemczech różnych młodych hodowców. Habe ich auch selbst mich bemüht, dass die weiterkommen im Sport. Którym pomagał? Aber es ging bei denen in der Regel immer nur darum, um Tauben zu kriegen, um sie dann zu verkaufen. Ale ich myślenie jest takie, żeby
nabyć dobre gołębie, ale jednocześnie to sprzedawać, żeby zarabiać. Und wenn ich heute aufzählen würde, wie viele Tauben ich für viel Geld gekauft habe und später die dann in der Mülltonne oder im Kochtopf gelandet sind, dann wäre das ein sehr, 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 sehr teures Essen. On sam kupił sporo bardzo drogich gołębi, które na koniec i tak wylądowały w garnku lub w śmietniku. Und ich kann natürlich einem jungen Züchter eigentlich nur empfehlen, sich von zwei guten Züchtern, jego, on proponuje młodym, żeby na początku nabyli gołębie od dwóch bardzo dobrych hodowców. Im Herbst junge zu holen. Najlepiej jesienią. Was immer die auch kosten, das weiß ich nicht, vielleicht kriegt man die auch mal im Herbst umsonst, wenn man gute... Zdarza się, że od dobrego hodowcy można jesienne mutki dostać nawet za darmo. Und die im Frühjahr gegeneinander zu verpaaren, also Tauben von Züchter A mit Tauben von Züchter B gegeneinander zu verpaaren. Te jesienne mutki wiosną od hodowcy A łączyć z mutkami od hodowcy B. Und darauf achten, dass die Tauben richtig gut vital und gesund sind. Dbać o to, żeby one zdrowe były. Und dann im Jungflug schicken, schicken, schicken. I na młode loty lotować, lotować. Jeder Flug, der möglich ist, den man mitmachen kann, muss man mitmachen. Bis irgendwo 350 Kilometer. Do powiedzmy 350 km. W polskim programie to jest raczej normalne. Und dann wird man, da wird es immer gute geben aus diesen Tauben. Und mit diesen guten muss man weitermachen. Z tych otrzymanych mutków, z dobrych, które się otrzyma, bo nie wszystkie są oczywiście dobre, z tymi dalej pracować. Aber um erfolgreich zu werden, braucht man auch dafür viele, viele Jahre. Ale na sukces trzeba pracować wiele lat. Und fleißig, fleißig, fleißig sein. I pracowitość. Ja, das ist eigentlich, was man jungen Züchter. Widzimy wszędzie, bez względu na państwo, w jakim się znajdujemy, hodowca, z jakiego pochodzi też rejonu, wszystko jest to samo, że praca, 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 ten upór, determinacja, no i oczywiście tak jak... I cierpliwość. I ten dobry materiał hodowlany. Żeby tylko też nie przesadzać z tymi cenami. Także na razie, czy coś jeszcze Manfred będziesz pytał, czy coś? Antybiotyka. Zapytamy o antybiotyki. On ma takie fajne powiedzonko. Brzmi ono tak. Grundsätzlich ist es so, je kleiner der Bestand, desto weniger Probleme hat man meistens mit Krankheiten und so weiter. Das heißt, wenn ein kleiner Bestand, brauche ich kaum oder ganz wenig Antibiotika. Grundsätzlich ist es aber so, dass man sich trotzdem nicht davor fürchten sollte, mal Antibiotika zu geben, wenn es notwendig ist. Das heißt, so viel wie notwendig, so wenig wie möglich. Oder umgekehrt. So wenig wie möglich, aber doch so viel wie notwendig. To powiedzonko brzmi tak, z antybiotykami tak dużo jak potrzeba, ale tak mało jak to możliwe jest. W dosłownym tłumaczeniu. Ich habe in 2010, bei mir kommt zweimal im Jahr Tierarzt oder Tierärztin. U niego dwa razy w roku jest weterynarz. Und dann werden die Tauben untersucht. One są badane. Bakteriologisch, parasitologisch. Bakteriologicznie, parasitologicznie. Und nur wenn Bedarf sein sollte, tylko, nur dann gibt es Medikament. I tylko niemals wtedy, jeśli jest absolutna konieczność, wtedy jest podawany jakiś lek. Ale naturalnie też stosuje jakieś środki takie zapobiegawcze, wzmacniające, takie naturalne? Z naturalnych rzeczy to co nawet jest u niego w programie napisane i ja sam to stosuję, to przez cały rok, dwa razy w tygodniu, powtarzam, przez cały rok, dwa razy w tygodniu jest podawany, to się nazywa Kräutermischung, czyli mieszanka ziół i warzyw. To jest 14 ziółek i warzyw, tam jest sporo oregano między innymi. To po prostu, to jest naprawdę super sprawa. Gołębie są naprawdę zdrowe. Ich hatte in 2010, w 2010 roku, es war der
vierte oder fünfte Wettflug mit Altau. Po czwartym lub po piątym locie na stare? Ich hatte am Sonntag die erste 10 in der Liste. Zrobił 10 pierwszych konkursów. Und sehr, sehr gut geflogen. Bardzo dobrze poleciał. Am Montag war die Tierärztin da zur Untersuchung. W poniedziałek przyjechał weterynarz na badanie. Da waren auch verschiedene andere Züchter bei mir, um die Tauben untersuchen zu lassen. Przyjechało też sporo innych jego hodowców, kolegów. Keine Taube bei den anderen Züchtern hatte Trichomonaden. Żaden gołąb u kolegów nie miał trichomonad. Aber meine, welche die besten waren. Ale te jego, które najlepsze były w niedzielę. Teilweise viel trichomonad. Miały akurat bardzo dużo trichomonad. Was soll ich dazu sagen? Co tu dodać? So einfach ist Taubensport. Ich hatte jetzt im letzten Jahr, in 2013, w ubiegłym roku, w 13, viel Probleme bei den Altauben mit der Adenovirus. Mit, miał dużo problemów mit z adenowirusem u starych gołębi. Es hatten viele Züchter in Deutschland, hauptsächlich nur gute Züchter, muss ich so sagen, auch wie bei mir. Und ich wollte ursprünglich, sollte ich ein Antibiotikum geben, so nach dem zweiten Wettflug. Po drugim locie chciał podać antybiotyk na Adeno. Ich habe das nicht gemacht, denn die Tauben haben sehr, sehr gut geflogen, dann mache ich nichts. Nie zrobił tego, gołębie bardzo dobrze poleciały. Obwohl ich immer wieder, jede Woche verschiedene Tauben mit diesem Adenovirus Probleme haben. Mimo tego, że gołębie w tygodniu po locie miały problemy z Adeno. Aber Tatsache ist, dass am Ende von der Saison 67% Reiseleistung ist. Mimo tego na koniec sezonu 67% wydolności gołębika. Bei den Altauben 8-mal der erste Konkurs geflogen wurde, bei 13 Wettflügen. W lotach starych 8 razy pierwszy konkurs na 13 lotów. Und am Ende doch sehe die Leistungstabelle 5 Tauben mit 13-mal eingesetzt, 13-mal Preis. 15 gołębi, 5 gołębi z kompletem 13 Und konkursów. In vielen Meisterschaften ganz, ganz vorne stehen. No i praktycznie w każdym mistrzostwie czołówka. Czyli das einfach zum Beispiel, damit die Leute darüber nachdenken. Pewne sprawy trudno zrozumieć, no tak jak tu przed chwilą powiedział. No, przyjechał weterynarz, przyjechali koledzy czyste gołębie, jego duże stężenie trichomonada, mimo tego czołówka. Czołówka. Czy może koledzy przesadzili, wyjałowili mocno? Być może. Züchter, die jede Woche irgendein Medikament nach dem Flug den Tauben verabreichen. Hodowca, który co tydzień po locie. Wobei oft mal nur einen Tag. Das ist das Schlimmste, was man seinen Tauben antun kann. Który praktycznie co tydzień po locie podaje leki. To jest. Langfristig macht man sich. Na dłuższą metę jest to nie do zaakceptowania. Langfristig macht man sich damit die Tauben kaputt. Po prostu to jest wykańczanie gołębi. Und dann, wir haben uns ja heute schon mal gesehen. Tauben mit 89 Preisen in 8 Jahren, Tauben mit 79 Preisen in 7 Przykład u niego, 89 konkursów w 8 lat, praktycznie jako 8-latki. No to te gołębie to są nie do zdarcia. No. Gdyby tu było tona chemii podawana tydzień w tydzień, to nie ma tak szans. Starszych lotników z takimi wynikami by nie było w ogóle. No nie ma szans, żeby gołąb przez 8 lat takie zdobywał konkursy. Wenn die Tauben ständig Medikamente kriegen würden, immer blödsinnigerweise, dann würden die niemals so viele Jahre so gute kuracje co tydzień. Poza tym to, tak jak wcześniej wspomniał, kuracje takie jednodniowe, to nic nie daje. To robi tylko gołębie po prostu wykańcza. Także kończąc, chyba już nie będziemy nic więcej pytać, bo troszeczkę czasu spędziliśmy, musimy jechać też. Chyba, że masz jeszcze jakieś pytania, Manfred? Może ty, nie wiem, może Piotrek jakieś pytania. Jakieś pytanie, tu siedzi spokojnie. Ja mam pytanie odnośnie, czy stosuje dodatkową motywację. Ob deine Tauben sind speziell motiviert? Ja, es reicht, wenn ich motiviert bin. Ja, ich muss motiviert sein.
Jedyna motywacja, którą on potrzebuje, to jest jego osobista motywacja. On się musi motywować. On, nie gołębie. Ich muss, und du weißt es sehr gut, wenn man mich ärgert, dann bin ich unglaublich motiviert und dann kann ich Berge versetzen. Motywacja dla niego. On musi z siebie wszystko dać. U gołębi nie ma motywacji. Bei den Tauben selber gibt es für mich keine Motivation. Entweder die Taube ist gut und die wird gut versorgt, dann kann sie gut fliegen. Und wenn sie sowieso jeśli gołąb jest dobry, jeśli jest dobrze zaopatrzony, dobrze leci. Und wenn sie eine dumme Taube ist und ich bin ein fauler Hund, dann wird natürlich nichts passieren. Jeśli gołąb jest po prostu nie taki, jak ma być, zählt immer Qualität. El oberstes Gebot ist die Qualität der Tauben. Na pierwszym miejscu najważniejsze i to, co się najbardziej liczy, to jest jakość gołębia. Aus einem Esel kann man kein Rennpferd machen. Z osła nie można zrobić dobrego konia wyścigowego. I tym akcentem na razie zakończymy. Dziękujemy bardzo panu Hansowi Hirnowi, który poświęcił nam dzisiaj dużo czasu, opowiadając nam o swoich gołębiach, pokazując nam swoją hodowlę, a widzieliśmy, że jest to dla niego niełatwe, bo kombinezon, w którym musi występować i pokazywać nam gołębie, to troszeczkę i waży i po prostu jest dla niego od strony zdrowotnej uciążliwy. Także dziękujemy bardzo. Do zobaczenia i mamy nadzieję, że wielu hodowców z tych rad, które usłyszeli tutaj podczas tego fotoreportażu, skorzysta. Dziękuję, do zobaczenia, dobry lot. Cheers. Ja. Okay.